To jest święto dobra. Dobra, które chronimy, dobra, o które staramy się troszczyć, dobra, o które walczymy. Dobra, którego nikt nie jest w stanie nam wyrwać, pomimo nawet wielu różnych przeciwności i trudności. I za to dzisiaj dziękujmy, ale jednocześnie niech to będzie też wielka zachęta i zaproszenie do tego, co przed nami. Ale jednocześnie, kiedy przywołujemy te słowa, to stajemy wobec tajemnicy dzisiejszej Ewangelii, jakże bliskiej, jakże oczywistej dla nas tutaj dzisiaj. Gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy do osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby choć frędzli u Jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. W tym miejscu, w tej kaplicy, w obecności księży kapelanów, stajemy jako ci, którzy proszą Chrystusa o to, aby każdy z pacjentów, każdy z rodziców, każdy z lekarzy i personelu mógł się Go dotknąć. Po to, aby to dotknięcie Boga umocniło. Po to, aby dało siłę i nadzieję. Po to, aby przyniosło zdrowie. Idziemy z tą siłą i z tą nadzieją, ale jednocześnie też z wielką tajemnicą, o której w swoim orędziu na tegoroczny Dzień Chorego mówi papież Franciszek. Zwraca tam uwagę na różne rzeczy, ale mnie szczególnie uderzyły takie trzy momenty. Po pierwsze, to, że ta tajemnica choroby, czy leczenia i pielęgnowania określa tę niesamowitą wartość każdego człowieka. Że to, co jest niesamowicie istotne, to to, aby ci, którzy stają wobec człowieka chorego, potrafili szukać bliskości, a więc wejść w relację, w bliskość. Aby przede wszystkim czynili to z miłości. To są słowa orędzia. Ale przecież one są tak oczywiste tutaj, szczególnie kiedy rodzice są przy dzieciach. Wartość oczywista. Relacja. Któż ma wątpliwość? Miłość? Przecież inaczej się tego nie da nazwać. To przecież tutaj tak naprawdę wszyscy są rodziną. Jest wujek, jest ciocia. Tata i mama mają swoje miejsce. Ale wszyscy inni to po prostu rodzina. I ktokolwiek by tutaj przyszedł i nie chciał zostać rodziną, po pierwsze się będzie czuł źle. Po drugie, bardzo szybko przekona się, że tutaj inaczej nie można. I dlatego dzisiaj, chociaż w takim miejscu i chociaż na takich drogach, takich doświadczeń, stajemy z tą wielką wdzięcznością za tę rodzinę i prosimy, aby ona była zawsze źródłem spotkania, dotknięcia Boga i Jego owocu. Kiedy w październiku brałem udział w synodzie w Rzymie, jedną z młodych osób, które przyjeżdżały w grupach z Polski, była młoda dziewczyna z jednej z diecezji, która na koniec swojego tygodniowego pobytu powiedziała, że tak naprawdę nie powinna tu być, bo lekarze jej zabronili. Jest ciężko chora. Prosiła o modlitwę. Prosiła o błogosławieństwo. Oczywiście jedno i drugie od tamtego momentu się rozpoczęło, bo trudno mówić, że było jednorazowe. Już skracając tę historię, kiedy 4 tygodnie temu witałem w Panamie kolejne przybywające grupy Polaków, na lotnisku zobaczyłem ją. Aż się zdziwiłem i przestraszyłem, co to będzie dla nas oznaczało. Ona z uśmiechem podbiega do mnie i do ucha mi mówi: jestem zdrowa.